Witam Państwa. Parę dni temu nagrałem filmik o tym, jak trenować korana, schorowane korana. I oczywiście w takim ćwiczeniu jest kilka bardzo ważnych szczegółów, dzięki którym to ćwiczenie jest dla nas wygodne. Jeśli te szczegóły nie uwzględniać, ćwiczenie będzie nieskuteczne, niewygodne i będzie bardziej wkurzające niż prozdrowotne. Bardzo ważnym elementem, najgłówniejszym elementem tego ćwiczenia jest wysokość oparcia. Wysokość oparcia, wysokość fotela, taboretu musi być mniej więcej na wysokości kolana. Nie może być wyżej, gdy ono jest wyżej oparcie, zbyt wielkie obciążenie, zbyt dużo wagi naszego ciała przechodzi na kolana. Więc musi być albo wysokość kolana, albo nawet trochę niżej. Dlaczego? Bo tylko przy takiej wysokości oparcia możemy przenieść większość naszej wagi ciała na ręce. Bo samo to ćwiczenie, chociaż nazywa się przysiady, to są raczej pompki w przysiadach niż przysiady, bo pracujemy rękoma. Opieramy się na ręce, staramy się trzymać plecy mniej więcej równolegle do podłogi i gdy przysiadamy, większość wagi pompujemy rękoma. Właśnie dzięki temu nasze chore korana nie męczą się. Proszę zwrócić uwagę, jak wykonywałem te przysiady. Nie robiłem je tak, tylko korana szli w stronę. Właśnie z powodu tego, że bardzo blisko muszę stać do podłogi, do oparcia. Bardzo blisko. Gdy stoję zbyt daleko, jak to często ludzie próbują wykonać, gdy stoję zbyt daleko, nie potrafię przenieść wagi ciała. Będę musiał jakoś tak siadać i wtedy waga będzie przenoszona na kolana. A przecież tutaj chodzi o to, żeby zmniejszyć obciążenie. Dlatego muszę stać bardzo blisko do oparcia, muszę przenosić wagę na swoje ręce i muszę kolana rozprowadzać w stronę. Dzięki temu takie przysiady są wygodne i dzięki temu możemy nasze kolana naćwiczyć. Przygotować je do już bardziej konwencjonalnych przysiadał. Sergiusz Niewidzianko.